Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że ponownie uczestniczę w tym wydarzeniu. Tym razem jest to Tydzień Kanady, nie Dzień Kanady. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć i bardzo sobie chwalę. Dzisiaj rzeczywiście chciałbym Państwa zabrać na taką subiektywną podróż po historii Kanady wedle zasady, że jeden obraz jest warty 1000 słów, chociaż w dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy, że jeden mem internetowy jest warty 1000 słów, a może nawet 1000 obrazów. Pojedziemy sobie w przeszłość, natomiast chciałbym od razu uprzedzić, że jest to podróż dosyć subiektywna, związana z moimi zainteresowaniami, ale też z moim doświadczeniem w uczeniu podstawowych kursów dotyczących historii Kanady. Dlaczego ikoniczne zdjęcia? Ja od razu powiem, że dosyć nie lubię tego słowa, chociaż używam go bardzo często. Coś, co jest ikoniczną fotografią, zdjęciem, jest dosyć trudne do zdefiniowania, chociaż wszyscy go używają. Jest bardzo wiele dyskusji, sporów na to, o tym, czym jest ikona, czym nie jest ikona, kto tworzy ikonę, czy ona tworzy się sama. Możemy przyjąć na nasze potrzeby, na potrzeby tej prezentacji, że ikona to takie okno w przeszłość i w przyszłość. I zawsze patrząc na jakieś niesamowite zdjęcie, fotografie, jest to zawsze przyczynek do ciekawej narracji. Zdjęcia ikoniczne są na pewno rozpoznawalne z różnych powodów. Zdjęcia na pewno wywołują skojarzenia historyczne, ale też zupełnie w innych kontekstach. I wreszcie to, co chyba najbardziej cechuje takie zdjęcie, to jest ich przetwarzalność, pewne odniesienia, które możemy robić i bardzo, bardzo wiele skojarzeń, które oczywiście mamy. Zadałem sobie najpierw pytanie, czy skoro w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którymi zajmuję się na co dzień, istnieje pełno ikon, na przykład słynne zdjęcia Joe Rosenthala z Iwo Jimy, które później przetworzono w niesamowity pomnik w Arlington, niedaleko Waszyngtonu. Czy tego typu zdjęcia, tego typu obrazy z historii mamy w Kanadzie? Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście, że tak. Natomiast warto pokazać pewne zdjęcia tego typu z historii Kanady, żeby powiedzmy bardziej wypromować studia kanadystyczne czy całą historię. Dlaczego 15? Prawdę mówiąc, początkowo, kiedy zabierałem się za tą prezentację, naiwnie pomyślałem sobie, że wybiorę sobie jedno zdjęcie na każdą zakończoną dekadę po Konfederacji Kanadyjskiej, czyli po roku 1867, i każda z tych dekad będzie ilustrowana jednym zdjęciem. Bardzo szybko, pozostając przy liczbie 15, zarzuciłem ten pomysł, ponieważ okazało się, że po pierwsze, istnieje wiele ciekawych fotografii sprzed powstania Konfederacji, nawet z lat 840. Po drugie, są dekady, są okresy w historii Kanady, które wyjątkowo obfitują w zdjęcia, na przykład II wojna światowa, czy lata 60., czy lata 90. XX wieku. A po trzecie, sam na przykład Justin Trudeau wymagałby odrębnej prezentacji tego typu i na pewno nie byłoby to 15 zdjęć, tylko znacznie więcej. Lista, którą Państwu pokażę, jest listą dosyć subiektywną. Część z tych zdjęć wybrałem, ponieważ znajdują się chyba w każdym podręczniku do kanadyjskiej historii. Część z nich wybrałem sam, ponieważ według mnie one fantastycznie ilustrują pewne zjawiska w historii Kanady, pewne obrazy czy postacie. Nie jest to lista rankingowa, mimo że będziemy jechać jakby z tą prezentacją od 1 do 15, jest to lista chronologiczna. Od razu powiem, że zdecydowałem się zakończyć ten pokaz na roku 1990, dlatego że ostatnia dekada i lata XXI wiek w historii Kanady absolutnie zasługują na odrębne prezentacje i być może kiedyś pomyślimy o pewnym sequelu czy sequelach takiej prezentacji. A więc patrząc na jeszcze tę słynną ikonę, każdy się zgodzi, że jest to ikona
stawianie flagi na Mount Suribachi na Iwo Jimie. Zobaczmy, jak to wygląda w Kanadzie. Zaczniemy oczywiście od samego początku, a więc od zdjęcia, które uważane jest za pierwsze w ogóle zdjęcie pokazujące Kanadę. Zostało ono wykonane w 1840 roku, a więc co ciekawe, rok po wynalazku dagerotypu. 1839 ogólnie uważa się jako rok w ogóle rozpoczęcia fotografii. I wykonał to zdjęcie pewien brytyjski chemik, który przybywał w Kanadzie w tym czasie, właściwie w kolonii Kanada, w Zjednoczonej Kanady, Hugh Lee Pattinson. On był znanym chemikiem, zajmował się na przykład wyzwalaniem srebra, ale też, co ciekawe, podróżował. I cóż może być bardziej oczywistego niż początek takiej podróży jak wodospady Niagara. Zdjęcie to wygląda w ten sposób. On to wykonał dagerotypem, a więc aparatem dagerotypu, który wymaga bardzo długiej ekspozycji. Ustawił aparat gdzieś w odległości, od sporej odległości od wodospadu i najprawdopodobniej zdołał zejść na, tutaj widzimy, na brzeg rzeki Niagara. Czyli innymi słowy możemy potraktować to, że skoro autor jest na tym zdjęciu, jest to też również pierwsze selfie w historii Kanady w ten sposób widziane. Oczywiście to jest ten oryginał, on został odnaleziony w 1997 roku w archiwach Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii, ponieważ te zdjęcia czy jego archiwum zostało tam przekazane. Został on później wyczyszczony i odwrócony, bo tak powinniśmy patrzeć na dagerotypy. I tutaj wyraźnie widać autora, pana Pattinsona, który stoi na brzegu rzeki. To zdjęcie jest o tyle niesamowite, że jeśli porównamy z jakimiś zdjęciami dzisiaj, chociaż mniej więcej z tego samego punktu widzenia, widzimy jak cały czas Niagara wywołuje niewiarygodne wrażenie. I oczywiście on pewnie wiedział w tym czasie, że znacznie lepszy widok na Niagarę jest z części czy ze strony Kanady. Zdjęcie numer dwa, trochę przeskakujemy w czasie, to zdjęcie delegatów na pierwszą z kilku konferencji między koloniami brytyjskimi w Kanadzie, które doprowadziły w 1867 roku do powstania Konfederacji. To jest zdjęcie wykonane w Charlottetown, czyli w stolicy wyspy Księcia Edwarda, najmniejszej prowincji Kanady dzisiaj, a wygląda ono w ten sposób. Widzimy tutaj reprezentantów kolonii kanadyjskich, Zjednoczonej Kanady w tym czasie, czyli jeszcze nie używano słowa Quebec i Ontario na te dwie prowincje, ale również reprezentantów prowincji atlantyckim, w tym Nowej Fundlandii. I ta konferencja była dosyć nieformalna. Historycy mówią o tym, że na początku jakby zainicjowali tą konferencję przedstawiciele tych prowincji wschodnich, nadatlantyckich, natomiast dołączyli do nich ci słynni ojcowie, późniejsi ojcowie założycieli, na przykład jak siedzący tutaj John A. MacDonald, późniejszy premier, pierwszy premier Kanady. W trakcie tej konferencji wiemy, że tworzono zręby Kanady późniejszej, natomiast wiemy też również, że konferencja była, w czasie tej konferencji lał się szampan i lało się wino. Co zaskakuje w tym zdjęciu, to taka nieformalność. To nie jest zdjęcie ustawione, to nie jest zdjęcie, które byśmy jakby przyjęli, że jest to początek czegoś wielkiego. Cała historia powstania Kanady poprzez te konwencje, konferencje jest wizualnie raczej kojarzona z czymś późniejszym. W 1884 roku Robert Harris namalował ten obraz, który jest kompilacją postaci z różnych konferencji. Ta scena nigdy nie miała miejsca. I tutaj już widać tą wyidealizowaną jakby początek kanadyjskiej konferencji, konfederacji. Widzimy chociażby w takiej jeffersonowskiej pozie Johna A. MacDonalda, który tutaj stoi i przedstawia postulaty. Od razu kojarzy mi się
tutaj słynne zdjęcie Trumbulla, Deklaracja Niepodległości, gdzie właśnie mamy Jeffersona, oczywiście w roku 1776, przedstawiającą Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, oczywiście, ale w tym czasie aparatów fotograficznych nie było. Stąd ta ciekawa nieformalność tego zdjęcia, które pokazuje, co się tam działo. Wiemy z historii też, że mieszkańcy Wyspy Księcia Edwarda nie byli zbytnio zainteresowani tą konferencją. Poza tym Wyspa Księcia Edwarda dopiero znacznie później przystąpiła do Konfederacji Kanadyjskiej, będąc chociażby w tym czasie przecież pierwszym gospodarzem tego spotkania. To taka ikona. Zdjęcie trzecie, znowu jedziemy w czasie, zbliżamy się do końca XIX wieku i przedstawia ono nam przełęcz Chilkoot z roku 1898. Wygląda to zdjęcie w ten sposób i jest chyba najbardziej znaną ilustracją słynnej gorączki złota w Klondike. To złoto zostało odkryte na terytorium dzisiejszego Yukonu. Wtedy jeszcze to terytorium nie istniało jako odrębna jednostka. A oczywiście jak każda gorączka złota przyciągnęła tłumy z całego świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Było wiele szlaków prowadzących do Yukonu, do Dawson. Większość osób, tych, których było na to stać, wybrali tę trasę tutaj morską przez Alaskę, ale bardzo wiele osób, bardzo wiele poszukiwaczy ze Stanów Zjednoczonych czy poprzez Amerykę wybrali właśnie ten szlak Chilkoot. Co jest ciekawe na tym zdjęciu, to jest to, że tutaj na szczycie, tutaj na tej przełęczy znajduje się granica między Alaską i Brytyjską Kolumbią, czyli granica Stanów Zjednoczonych i Kanady. I proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób ta kolejka jest zorganizowana. To doskonale oddaje naturę tej gorączki złota, która była chyba najbardziej zorganizowaną akcją poszukiwania złota w historii. Wiemy, że poszukiwacze, nim weszli z terytorium Stanów Zjednoczonych na terytorium Brytyjskiej Kolumbii i dalej w kierunku tych złotonośnych pól, musieli po pierwsze oddać broń, a po drugie musieli wykazać, że mają ze sobą zaopatrzenie, jedzenie na praktycznie cały rok pobytu na zimnej północy. To wszystko było doskonale sprawdzane przez kanadyjską konną policję i osoby, które się denerwowały, przede wszystkim Amerykanie, proszę sobie wyobrazić odbieranie broni Amerykanom na granicy z Kanadą, nie byli wpuszczani. Ta gorączka, czy to zdjęcie pokazuje zupełnie inną narrację niż na przykład znamy to z historii gorączki złota w Kalifornii czy w Australii znacznie wcześniej. To jest to zdjęcie. Oczywiście możemy się zastanowić, czy ta kolejka do granicy cały czas istnieje dzisiaj, a może ta kolejka jest na zupełnie innej granicy i zupełnie inaczej wygląda. Wkraczamy wiek XX i pierwszym zdjęciem, które chciałbym pokazać, ono związane jest z okresem I wojny światowej, ale nie jest to jedno z wielu zdjęć z okopów we Francji, z wielkich bitew, czy z całego wysiłku Kanadyjczyków w czasie I wojny światowej. Zdjęcie to zostało wykonane w grudniu 1917 roku w Halifax, w Nowej Szkocji, a pokazuje ono niewiarygodne zniszczenia przynajmniej części miasta Halifax po jednej z najgłośniejszych tragedii w historii Kanady. W grudniu 1917 roku, w czasie I wojny światowej, w tym wąskim kanale portowym, który tutaj widać, doszło do kolizji dwóch statków. Jeden z nich, francuski statek Mont Blanc, był wypełniony materiałami wybuchowymi, które wiózł do Europy. Drugi z tych statków, norweski statek, doprowadził, znaczy inaczej, one zderzyły się zupełnie przez błędy pilotów, błędy kapitanów. Doszło do pożaru i niestety ten pożar wywołał spore zainteresowanie wśród mieszkańców Halifaxu, którzy wybiegli z domów, zobaczyli płonący statek na środku portu.
Natomiast ten pożar niestety doprowadził do olbrzymiej eksplozji, która uznawana jest za największą eksplozję w historii przed wybuchem nuklearnym w Hiroshimie. Ta eksplozja w Halifax skutkowała śmiercią prawie 2000 osób z olbrzymimi zniszczeniami. Około 9000 osób zostało rannych, a zniszczenia były potworne, a części na przykład statku francuskiego, który wiózł te materiały wybuchowe, były znajdowane 4-5 kilometrów od tego miejsca znaczenia. Eksplozja w Halifax jest bardzo znanym momentem w historii Kanady. Co potęgowało tragedię, to to, że 2 dni po eksplozji, kiedy już rozpoczęły się program naprawy czy ratunku osób w Halifax, nastąpiła olbrzymia burza śnieżna. Halifax został później odbudowany, natomiast to zdjęcie pokazuje w bardzo taki znaczący sposób tą wielką tragedię w czasie I wojny światowej. Jedziemy do przodu i wskakujemy tutaj w lata 30. Chciałbym Państwu pokazać obraz, czy zdjęcie, które chyba doskonale ilustruje czasy wielkiego kryzysu w Kanadzie. To zdjęcie zatytułowane jest Bennett Buggy i to prawdę mówiąc jest mój własny tytuł, a wygląda ono w ten sposób. W czasie wielkiego kryzysu, kiedy brakowało benzyny, samochody, które oczywiście nie mogły się poruszać, były przetwarzane w postaci takich powozów czy powozików do samochodów. One były ciągnięte przez konie i jakby zyskały sobie taką nazwę jak Bennett Buggy. Skąd nazwa Bennett? Pochodzi ona od premiera Kanady w tym czasie, Richarda Bennetta, który był dosyć kontrowersyjną postacią, był takim milionerem, konserwatystą, który jednak próbował wyciągnąć Kanadę z wielkiego kryzysu. Mimo jego usiłowań, mimo jego planów, niestety nie zdołał tego uczynić. I wielu Kanadyjczyków zaczęło po prostu go winić za wielki kryzys. Stąd wszystkie, tak powiem, ułatwienia życia w trakcie wielkiego kryzysu w Kanadzie zyskały różnego rodzaju nazwy, które nawiązywały do tego Bennetta. W latach 30. Kanada cierpiąca z powodu wielkiego kryzysu zyskała sporo leksykonu i wiele słów czy wiele fraz w kanadyjskiej angielszczyźnie wtedy się pojawiło, takie jak na przykład Bennett Buggies, czyli powózki Bennetta, obrazujące właśnie te samochody ciągnięte przez konie, ale też były Bennett Burrows, były to takie slumsy, które powstały pod wielkimi miastami, gdzie mieszkali bezdomni. Bennett Coffee to była zalewane ziarna na przykład owsa czy jęczmienia zamiast kawy i tak dalej, i tak dalej. Były też Bennett Blankets, co w kanadyjskiej angielszczyźnie oznaczało po prostu gazety, którymi przykrywali się bezdomni. Co ciekawe, w historii języka bardzo podobne zjawisko mieliśmy w Stanach Zjednoczonych w tym czasie. I skoro w Kanadzie mieliśmy tak zwane benetyzmy, można tak to nazwać, to z kolei w Stanach Zjednoczonych mieliśmy hooveryzmy. I tak na przykład w Stanach Zjednoczonych również wtedy mówiono hoover blankets na te gazety, a to, co w Kanadzie nazywano Bennett Burrows, w Stanach nazwano Hoover Bales. To zdjęcie bardzo dobrze jakby pokazuje sposób, w jaki Kanadyjczycy radzili sobie w czasie wielkiego kryzysu. Pozostajemy w latach 30., zdjęcie numer 6, natomiast w jaki sposób odwołujemy się do I wojny światowej, tego wielkiego, formatywnego wydarzenia w historii Kanady. Zdjęcie z roku 1936 pokazuje odsłonięcie wielkiego pomnika, bardzo znanego w północnej Francji, niedaleko Vimy, pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy kanadyjskich w bitwie pod Vimy Ridge w 1917 roku.
Ta bitwa jest chyba najbardziej znaną bitwą z I wojny światowej w takiej publicznej czy masowej pamięci historycznej Kanadyjczyków. Wymień dla Kanadyjczyków jest tym samym, odgrywa tą samą rolę jak np. bitwa pod Somą dla Brytyjczyków, Verdun dla Francuzów czy Gallipoli dla Australijczyków i Nowozelandczyków. Bitwa była o tyle ważna, że po raz pierwszy w trakcie trwania działań wojennych cały korpus kanadyjski walczył jako jedna jednostka. W 1936 roku odsunięto ten wielki pomnik, który był budowany przez 11 lat w północnej Francji. Podczas tego odsłonięcia było obecnych około 50 tysięcy widzów, w tym bardzo wielu tak zwanych pielgrzymów z Kanady, których chciało to zobaczyć. Odsłonił ten pomnik Edward VIII, król Wielkiej Brytanii w tym czasie, no i oczywiście głowa państwa Kanady, i było to olbrzymie wydarzenie. Sam pomnik istnieje do dzisiaj, to jest ta bitwa pod Vimy Ridge, słynny obraz, który znajduje się w Muzeum Wojny w Kanadzie. Sam pomnik istnieje do dzisiaj i ciekawostką jest to, że obszar dookoła tego pomnika jest obszarem Kanady. Został on jakby oddany, te 100 hektarów bodajże, przez rząd francuski rządowi Kanady. Jeżeli kiedyś się tam wybierzemy, to jest to, powiedzmy, ten wycinek Kanady, w którym możemy być, będąc w Europie. Sam pomnik jest niewiarygodny. Są te dwa słynne pilony, które symbolizują Francję i Kanadę. Jest bardzo wiele alegorycznych postaci, w tym płacząca matka Kanady, ale również ten pomnik zawiera dookoła 11 tysięcy nazwisk kanadyjskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie I wojny światowej i, co ciekawe, których ciał nie odnaleziono. Tak wyglądają szczegóły tego pomnika. Sam pomnik jest znowu bardzo znaną ikoną w kanadyjskiej kulturze. To jest bardzo słynny obraz, który wisi w Izbie Gmin w Kanadzie, w Ottawie. Pokazuje on nam William Longstaffa, zwane duchy Vimy Ridge, gdzie mamy pokazanych duchy żołnierzy, czy postacie tych żołnierzy właśnie maszerujące niedaleko tego pomnika. Sam pomnik zresztą swego czasu trafił na 20-dolarówkę kanadyjską jako ikona historii czy kultury kanadyjskiej. Przenosimy się w czas II wojny światowej do roku 1940 i zdjęcie, które pokażę Państwu, jest naprawdę chyba najbardziej obiektywnie uznane za największą ikonę, czy najbardziej ikoniczne zdjęcie w historii. No, ono nawet ma swój tytuł Wait for me daddy, poczekaj na mnie tato. A zostało wykonane przez dosyć słynnego fotografa z czasów II wojny światowej, Claude'a Detloffa. Zdjęcie to, być może wielu z nas widziało to wcześniej, pokazuje wymarsz pułku brytyjskiej Kolumbii w New Westminster. New Westminster jest w tej chwili częścią metropolitalnego Vancouver i pokazuje on wymarsz tych żołnierzy w trakcie tego wymarszu. Mały chłopiec, 5-letni Warren Bernard, wyrwał się swojej mamie i podbiegł do swojego taty, aby podać mu ręce. Claude Detloff doskonale uchwycił ten moment, szczególnie ważne jest to, że ten chłopiec jest jakby w centralnej części tej fotografii. Ta fotografia stała się słynna praktycznie od razu, ona została opublikowana w wielu gazetach, w tym słynnym magazynie Life. Podobnie w czasie II wojny światowej ona wisiała w wielu domach kanadyjskich, w wielu szkołach w Kanadzie, ale również została wykorzystana w kampanii na przykład sprzedaży obligacji wojennych, co zresztą robiono zarówno w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Trzyma ono za serce, jest bardzo, bardzo, bardzo znaną, rozpoznawalną ikoną, ale co jest ciekawe, to są losy tego obrazu. 5 lat później ten regiment został najpierw wysłany w ogóle na wyspy Vancouver, stamtąd
do Francji, na front w Europie. Po wojnie Jack Bernard, czyli ten maszerujący żołnierz, powrócił i ten sam fotograf, pan Claude Detlef, wykonał może mniej znany sequel do tego zdjęcia, pokazujący właśnie już nieco starszego Warrena Bernarda, który przytula swojego tatę. To jest takie bardzo, bardzo niesamowita kontynuacja. Zresztą sam Warren Bernard żyje jeszcze niedawno, to znaczy w 2017 roku mówił o tym zdjęciu. On jest dosyć znaną postacią, przynajmniej w brytyjskiej Kolumbii, i to jest właśnie ten pan, który wtedy miał 5 lat. Co ciekawe, kilka lat temu powstał pomnik oparty wyłącznie na tym zdjęciu właśnie w New Westminster w Vancouver. Czyli ta historia tutaj jest nieco podobna do historii tego zdjęcia z Iwo Jimy w Stanach Zjednoczonych, które pokazywałem Państwu na początku, a też w 2014 roku kanadyjska mennica wyprodukowała tę pamiątkową monetę właśnie z tym zdjęciem, czy w oparciu o to zdjęcie. Innym zdjęciem, tu jest numer 8, z historii, też uznawane jako ikoniczne, to Ronnie the Brain Gun Girl, czyli dosłownie Ronnie dziewczyna z Brennem. Zdjęcie to wykonane zostało w 1941 roku w fabryce broni w Toronto. I ono reprezentuje praktycznie milion kobiet kanadyjskich, które w trakcie II wojny światowej pracowały w fabrykach broni, amunicji. I to zdjęcie, które było wykonane, panią, którą widzimy, to Veronica Foster, znowu zaczęło żyć własnym życiem. Sama Veronica Foster stała się bardzo słynną postacią, później zrobiono jest jeszcze wiele innych zdjęć i znowu to zdjęcie, podobnie jak wiele innych, było użyte jako propaganda, jako część plakatów propagandowych, ale również w kampanii sprzedaży obligacji wojennych. Tu jest przykład na taki plakat z czasów II wojny światowej, kiedy pokazana jest Ronnie, która mówi keep on coming. Oczywiście jest to propaganda w tym czasie, która ma zachęcić Kanadyjczyków do kupowania obligacji wojennych. Dla mnie jako Amerykanisty jest to tyle ciekawe, że bardziej znane tego typ zdjęcia w historii to zdjęcia z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno kojarzymy ten słynny plakat We Can Do It, ale również plakat tak zwanej Rosie the Riveter. Po polsku to się niesamowicie tłumaczy jako Ruzia Nitowaczka. Czyli również obrazy czy wizualizacje bazujące na tym samym temacie, a więc na temacie pracy kobiet w czasie wojny w fabrykach. Co ciekawe, to właśnie te dwa plakaty są bardziej znane, ale mało osób zdaje sobie sprawę, że to Kanadyjczycy zaczęli to wszystko. Czy ta Ronnie z Toronto była prekursorem właśnie tych dwóch obrazów, które później stały się słynne w Stanach Zjednoczonych. Czyli tutaj znowu Kanadyjczycy wyszli przed Amerykanów i absolutnie kredyt się im za to należy. Kolejne zdjęcie to przeskakujemy nieco po II wojnie światowej do lat 60. i chciałbym Państwu pokazać zdjęcie tak zwanego komitetu czy komisji do spraw nowej kanadyjskiej flagi, która ten komitet zebrał się w 1964 roku. W 64 roku premier Lester Pearson, bardzo słynny kanadyjski premier, postanowił doprowadzić do powstania, jakby, czy do przyjęcia nowej kanadyjskiej flagi, która byłaby satysfakcjonująca dla wszystkich. Mimo że dzisiaj, patrząc na czerwony liść kanadyjski, mówimy, co może być tak niewiarygodnie politycznego i kontrowersyjnego w tym, proszę sobie wyobrazić, że powstanie
słynnego liścia klonowego Kanady, nie było takim prostym zadaniem. To nim pokazano nową flagę kanadyjską, poprzedzono, zostało to olbrzymią debatą w parlamencie, olbrzymimi argumentami za i przeciw. Konserwatyści kanadyjscy uważali, że powinniśmy nawiązywać do dziedzictwa brytyjskiego, liberałowie uważali, że powinniśmy się od tego odciąć. To, co postanowiono zebrać specjalny komitet składający się z polityków wielu partii kanadyjskiej, którzy mieli pokazać już ten właściwy projekt. To, co widzimy na tym zdjęciu, to jest ten ogrom, niewiarygodny ogrom propozycji flagi kanadyjskiej, które mamy na ścianie u góry, wiszące nad stołem obrad. Doprowadzono do tego rok później, w 1965 roku, flaga, którą znamy, została przestawiona. Kolejny moment w historii Kanady uwidoczniony na zdjęciu to rok 1967 i słynne przemówienie Charlesa de Gaulle'a, prezydenta Francji, z ratusza w Montrealu. Cała historia jest dosyć znana, kontrowersyjna i cały czas dyskutowana. W 1967 roku było to obchody stulecia powstania Kanady. Było to również wielka wystawa światowa w Montrealu. Charles de Gaulle, jako oczywiście głowa państwa Francji, został zaproszony jako gość. Natomiast no, cała jego wizyta obiła się bardzo szerokim echem. Po pierwsze, nie wylądował w Ottawie, w stolicy. Nie przeleciał samolotem, ale proszę sobie wyobrazić, przybył do Montrealu przez Quebec na francuskim krążowniku. Prawie tak samo jak Samuel de Champlain na początku XVII wieku. Spotkał się w Quebecu z gubernatorem Kanady, z premierem Quebecu. Później pojechał do Montrealu i w trakcie wizyty w Montrealu wyszedł do tłumów, które w tym czasie się ustawiły pod ratuszem, i wygłosił słynne przemówienie, kiedy w trakcie tego przemówienia powiedział: niech żyje wolny Quebec. Co ciekawe, po francusku słowo libre zostało bardzo przez niego zaakcentowane celowo, co wywołało oczywiście krzyki jakby, czy odgłosy entuzjazmu wśród Franko-Kanadyjczyków, ale również wywołało pewnego rodzaju dyplomatyczny skandal. Premier Pearson powiedział wtedy, że Kanada nie musi być wyzwolona, a to właśnie Kanadyjczycy wyzwalali Francję, jeszcze podgrzewając atmosferę. Charles de Gaulle powiedział, że te tłumy przypominają mu tłumy Francuzów w czasie wyzwolenia Paryża w 1944 roku. Cała historia zakończyła się skandalem dyplomatycznym. De Gaulle skrócił swój pobyt w Kanadzie, wrócił do Francji. Natomiast to zdjęcie i ta przemowa uznawana jest jako taki punkt zwrotny w historii Kanady. To, co następuje później, to wzrost nacjonalizmu w Quebecu, politycznego, ale też niestety terroryzm w latach 70. i wiele, wiele innych rzeczy. To jest ten moment uchwycony przez zdjęcie. Kolejne zdjęcie to Pierre Trudeau, słynny premier Kanady, który oczywiście dzisiaj znany jest pewnie jako ojciec Justina. Natomiast wtedy inaczej, był znanym premierem. Poza tym to właśnie za jego czasów powstała pierwsza Trudeaumania. Zdjęcie to pokazuje Pierre'a Trudeau, można o nim oczywiście mówić bardzo wiele. W trakcie szczytu G7 czy G7, tak, 7 w Buckingham Palace na przyjęciu u królowej. I podczas gdy przedstawiciele krajów siódemki przygotowują się do zdjęcia, Trudeau, stojący za królową, kręci piruet. Zresztą nagrano na taśmę filmową. To zdjęcie pokazuje z jednej strony pewną niezależność Kanady, natomiast z drugiej strony pokazuje pewną też może niedojrzałość dyplomatyczną. Zresztą biorąc pod uwagę, jak bardzo fotogeniczny i jak bardzo kontrowersyjny był premier Trudeau,
No, nie powinno to dziwić. Co ciekawe, oficjalne zdjęcie, które powstało z tego szczytu, które zostało później opublikowane, pokazuje już ustawienie tych głów państw, ale zwróćmy uwagę, że ten Trudeau jakby dołączył do pozostałych nieco później i uprzedziła go księżniczka Małgorzata stojąca przed nim. Być może przez to, że właśnie popełnił ten piruet poprzedni. Bo sam premier Pierre Trudeau był bardzo znany z różnego rodzaju wygłupów, fotografii pokazujących go w wielu dziwnych sytuacjach jest naprawdę bardzo wiele. Tu jest tylko kilka przykładów. Natomiast to też ilustruje jego bardzo kolorową osobowość, często też kontrowersyjną. To nie była, oczywiście początkowo była trudomania, natomiast w trakcie jego długiego premierostwa, praktycznie przez 16 lat, no, doczekał się też wrogów, na przykład w zachodniej Kanadzie czy w Quebecu. Co ciekawe, moim ulubionym jednak zdjęciem, jeszcze mówiąc o premierze Trudeau, jest zdjęcie rok 68, kiedy gabinet nowo powołany premiera Trudeau udaje się na zaprzysiężenie do Rideau Hall w Ottawie, do gubernatora generalnego. To zdjęcie jest o tyle niesamowite, że jeśli Państwu skojarzyło się to z czymś innym, mianowicie z wielkim debiutem filmowym Quentina Tarantino 25 lat później, to dobrze, bo ja również miałem takie same skojarzenie. Numer 12 to zdjęcie wykonane przez Petera Martina w 1980 roku, pokazujące jednego z najbardziej znanych Kanadyjczyków, Terry Foxa. Terry Fox był sportowcem kanadyjskim, który w 1977 roku zachorował na raka kości i amputowano mu nogę. Był znanym sportowcem, natomiast on postanowił wykorzystać tę sytuację do tego, aby przede wszystkim pokazać potrzebę badań nad nowotworami i dokonał rzeczy niewiarygodnej. Planował wielkie tak zwany Marathon of Hope, maraton nadziei. Planował przebiec Kanadę od St. John's w Nowej Fundlandii aż do Kolumbii Brytyjskiej, aż do Vancouver. Jakby w założeniu było to, że codziennie będzie wykonywał długość maratonu, będzie zbierał pieniądze, planował, żeby zebrać chociażby $1 od każdego Kanadyjczyka. Było to wielkie wydarzenie medialne. Natomiast tragedią było to, że Terry Fox nigdy nie zakończył tego maratonu. Zakończył ten maraton w 1981 roku w miejscowości Thunder Bay w Ontario. Później nastąpiły przerzuty i zmarł. Natomiast całe to wydarzenie jest bardzo znane i Terry Fox jest uznany jako narodowy bohater Kanady. Zresztą do dzisiaj w wielu miejscach, w tym właśnie w Thunder Bay, są pomniki upamiętniające ten jego niesamowity wyczyn. To są dwa pomniki Terry Foxa z innych miast. Numer 13 zdjęcia, które chciałem Państwu pokazać, to Elijah Harper, rok 1990. Kim był Elijah Harper? Proszę nie mylić go absolutnie ze Stevenem Harperem. Elijah Harper był przedstawicielem narodu OG Cree z Manitoby i w latach 80. został wybrany do parlamentu prowincjonalnego w Manitobie w Winnipeg. Był bardzo znanym działaczem pierwszych narodów i co ciekawe pod koniec lat 80. w Kanadzie premier Brian Mulroney postanowił zaproponować szereg poprawek czy szereg postulatów do nowo przyjętej kanadyjskiej konstytucji. W tych postulatach, które nazywały się, nazwę tych postulatów nazwa była wzięta od miejsca, gdzie one powstały, a więc od miejscowości Mitch Lake w Quebecu, niestety nie uwzględniono interesów pierwszych narodów. I to jest bardzo skomplikowana historia, natomiast co ciekawe, nastąpiła ratyfikacja. Te postulaty do kanadyjskiej konstytucji mogły być prowadzone
wtedy, jeśli każda z prowincji jednogłośnie zdecydowałaby się je ratyfikować. W trakcie procesu ratyfikacyjnego w Manitobie Elijah Harper postanowił nie dopuścić do obrad nad tym i zrobił coś, co na przykład w amerykańskiej polityce nazywamy filibuster, czyli obstrukcja parlamentarna. Przez wiele dni występował z tym orlim piórem, pokazując, że on nie zgadza się na to, na przyjęcie tych poprawek, dlatego, że one nie uwzględniały na przykład definicji pierwszych narodów jako odrębnego społeczeństwa. Podobny status miał zyskać Quebec w tym czasie. Udało mu się to i przez to, że zablokował ratyfikację, Manitoba nie ratyfikowała, później nie ratyfikowała też Nowa Fundlandia. Cała seria postulatów została odrzucona. Elijah Harper, i szczególnie to zdjęcie, pokazuje taki punkt zwrotny, kiedy po raz pierwszy rola pierwszych narodów w polityce federalnej jest bardzo znacząca i oni też mogli wpływać na losy na przykład kanadyjskiej konstytucji. To jest Elijah Harper. I wreszcie ostatnie zdjęcie, przedostatnie zdjęcie, które chciałem pokazać, to słynne zdjęcie również, które dorobiło się swojego tytułu, które też jest znane i które znajdziemy naprawdę chyba w każdej publikacji dotyczącej historii Kanady. Zdjęcie to nazywa się Face to Face z 1990 roku, a pokazuje słynny kryzys, czy słynną sytuację, która nastąpiła w miejscowości Oka, właściwie nad rzeką Oka w Quebecu. Co stoi za tym zdjęciem? Zdjęcie to powstało, kiedy miejscowi Mohawkowie, którzy zamieszkiwali tamte tereny, postanowili zaprotestować budowę pola golfowego, które miało naruszyć jakby ich terytorium. Na początku zaczęło się to niewinnie, natomiast Mohawkowie ustawili barykadę, blokując jakby most prowadzący do Montrealu. Co ciekawe, gubernator Quebecu zdecydował się wysłać wojsko. W tym czasie doszło do konfrontacji i cała ta blokada, czy cała ta sytuacja trwała ponad 80 dni i była to bardzo jedna z najsłynniejszych protestów pierwszych narodów w historii kanadyjskiej. Jeden z fotografów wykonał to zdjęcie pokazujące młodego chłopaka z Armii Kanadyjskiej, z 22 Regimentu, który stoi patrząc w oczy jednemu z Indian, z Mohawków i ten paraliż panujący w tym zdjęciu, tak, ta statyka pokazująca jakby brak porozumienia między tym rządem kanadyjskim reprezentowanym przez tego żołnierza, a właśnie tego wojownika, pokazuje nam, w jaki sposób ta niemożliwość porozumienia niestety miała miejsce. Sam kryzys w Oka zakończył się po 80 dniach. Nie doszło do zbudowania tego pola golfowego i również podobnie jak Elijah Harper, to zdjęcie może pokazywać, czy może nam uzmysławiać rolę pierwszych narodów właśnie w tworzeniu nowoczesnej historii kanadyjskiej. I wreszcie zdjęcie ostatnie. Oczywiście byśmy nie byli sobą dzisiaj, czy ja bym nie był sobą, gdybym nie pokazał Justina Trudeau, ale może Państwa to zdziwić. Justin Trudeau zupełnie w innym zdjęciu niż go kojarzymy dzisiaj, mianowicie Justin Trudeau to ten chłopiec pod pachą swojego taty, Pierre Trudeau. Zdjęcie pochodzi z 1973 roku i jest bardzo, bardzo ciekawe, unikalne, wręcz zaskakujące. Już wtedy Justin Trudeau, myślę, był bardzo fotogeniczną postacią w historii Kanady. Oczywiście nie wiedział w tym czasie, że kiedyś będzie premierem. Podobno nieco później jeden z prezydentów amerykańskich powiedział, że widzi w nim premiera Kanady, ale to są już zupełnie inne czasy. To są te zdjęcia. Kilka z takich wielkich, ikonicznych zdjęć pominąłem, ale myślę, że kiedyś powrócę do tego tematu i myślę, że kiedyś też postaram się Państwu pokazać też nieco inne zdjęcia,
te pominięte, ale te też nowe historii, które w sposób taki sam, a może nawet lepszy ilustrują pewne procesy czy pewne zjawiska postaci w historii Kanad. Tym samym dziękuję Państwu bardzo za tę subiektywną, czy towarzystwo w tej subiektywnej podróży ze mną i zachęcam Państwa do zaglądania na karty historii, na przykład używając tych niewiarygodnej liczby materiałów wizualnych, którymi dysponujemy dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo.